Gościem portalu MyPiS jest poseł Barbara Bubula. Pani poseł, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji zainwestowało grube miliony w informowanie społeczeństwa o tym, że nastąpi zmiana odbierania, jeśli chodzi o telewizję. Natomiast okazuje się, że większość Polaków nie jest przygotowana do tej zmiany. Tak, samo to ministerstwo przeprowadziło niedawno badania opinii publicznej, z których wynika, że aż 80% obywateli albo w ogóle nie ma telewizorów, to z tego połowa, albo nie wie, czy ma takie telewizory, tylko 21% oświadczyło, że jest zaopatrzona w odbiorniki cyfrowe, albo nowe telewizory, albo przystawki cyfrowe do odbioru sygnału. A sprawa jest bardzo poważna, dlatego że już 7 listopada na terenie kilku województw wyłączone zostanie całkowicie nadawanie dotychczasowego sygnału telewizyjnego i bez tych nowych odbiorników po prostu ludzie przestaną odbierać bezpłatną telewizję. I to samo dotyczy kolejnych obszarów Polski, kolejnych trzech województw 28 listopada, a w przyszłym roku w całej Polsce ma być wyłączony sygnał analogowy. Stąd prognozujemy tutaj wielką katastrofę pod tym względem i rzeczywiście okazuje się, że ta kampania informacyjna okazała się kompletnie nieskuteczna i rząd nie przygotował żadnego planu awaryjnego, co będzie w przypadku, kiedy się okaże, że ludzie nie zaopatrzą się w nowe odbiorniki i nie będą wiedzieć w ogóle o sygnale, o wyłączonym sygnale. Bo to, ta wiedza dotycząca tego, jak kto i kiedy wie o wyłączeniu sygnału na swoim terenie, okazuje się prawie zerowa, a już całkiem zerowa w tych grupach, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym, a więc wśród najstarszych po 60 roku życia i wśród osób najuboższych, czyli tych, których nie stać na zakupienie pakietów telewizji satelitarnej i kablowej. Czyli generalnie jeśli chodzi o tą kampanię, można powiedzieć, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto. To nawet nie tylko to, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto, ale czas został wyrzucony w błoto. Dlatego, że termin wyłączenia zbliża się nieubłaganie. Czyli po prostu państwo polskie, rząd polski postawiło obywateli w sytuacji, w której stracą dostęp do sygnału telewizyjnego bezpłatnego i nie przygotowało ich do tego, do tej operacji. No, można powiedzieć porównywalnej z wymianą pieniędzy albo tego typu procedurą społeczną. I w związku z tym, że w innych krajach przeprowadzono to doskonale i tam nie było takich kłopotów, były dofinansowania do dekoderów, były specjalne autobusy, które jeździły w każdej wsi, we wszystkich parafiach, w Finlandii, we Francji. Wykorzystywano wszelkie możliwe struktury społeczne, żeby ludziom z tą informacją dotrzeć i sprawdzono przed wyłączeniem, czy wszyscy obywatele mają odbiorniki. A u nas nie przewidziano w ogóle takiej procedury. Co można teraz zrobić, żeby spróbować jakoś tą sytuację uratować? Oczywiście, że potrzebna jest męska decyzja o tym, aby przesunąć wyłączenie sygnału. I po sprawdzeniu dopiero, że prawie wszyscy, bo oczywiście może część odmówić zmiany odbiornika, ale dopiero po sprawdzeniu, że wszyscy mają odpowiednie odbiorniki, powinien być sygnał wyłączony. A u nas przyjęto wręcz, można powiedzieć, antyspołeczną procedurę, która mówi, że rząd jest zadowolony, bo przeprowadził program, kampanię informacyjną, ale nie sprawdził, jakie są rezultaty tej kampanii.